serdecznie, moje kochane jedynki w horoskopie na nadchodzący rok numerologiczny. Tutaj rozłożyłam karty na każdą sferę życia, także mam nadzieję, że nie będą Wam koty i psy przeszkadzać. Ale horoskop jest horoskop. Jedynki będą znajdowały się w 9 roku osobistym, który jest dosyć trudnym czasem. Często wszelkiego rodzaju problemy urastają do bardzo dużej rangi, przynajmniej w naszych oczach, ale 9 również może być dosyć ciekawym doświadczeniem i niezwykle koniecznym ku wyczyszczeniu wydarzeń, ludzi, działań przed nowym cyklem. Więc to jest trochę tak, że jest to konieczne i potrzebne, chociaż bywa trudne. No i wszelkiego rodzaju lęki i niepokoje mogą towarzyszyć, natomiast ważne jest, żeby podejść do tego roku i tego czasu w sposób konstruktywny. A ja mam tutaj przed sobą rozkład i już Wam zacznę omawiać ogólną energię, która będzie panowała w Waszym życiu. Generalnie, mimo tego, że jest to trudny rok osobisty, to dla jedynek generalnie przede wszystkim ta karta Słońca, czyli wszelkiego rodzaju opiekuńczości, wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa tutaj się pokazała. Czyli można sugerować, że nawet jeżeli będą działy się rzeczy, które będziemy poczytywać jako trudne, jako złe, jako negatywne, to tak naprawdę pozwolą one nam spaść na 4 łapy, pozwolą nam w bezpieczny sposób przejść do dalszego cyklu. A i myślę, że informacje, jeżeli podejdziecie do nich, do informacji, do wieści w sposób rzeczowy i konkretny, tutaj mamy 2 królowe, to również nie będą jakieś straszne, porażające i negatywne. Wiele zależy od tak naprawdę podejścia, wiele zależy od tego, czy będziecie działać w sposób konstruktywny, czy będziecie próbować po prostu panikować i nic nie robić. Jeszcze się nie przydarzyło, żeby lęk o przeszłość, o to, co się wydarza, dawał pozytywne zmiany, natomiast pozytywne zmiany mogą przyjść w konstruktywnym działaniu. Ale pamiętajcie, jesteście pod ochroną, więc cokolwiek się nie wydarza, przetransformuje się i wydarza się dla Waszego dobra. Na co będzie dobry ten rok? Karta kapłanki wskazuje, że na wszelkie działania umysłowe, wszelkie działania magiczne, wszelkie działania wzrostu wewnętrznego i zewnętrznego poprzez doświadczanie, poprzez trenowanie, poprzez wzrastanie. I właściwie rok 9 determinuje często i naukę jako taką, ale jeżeli nawet nie jest to nauka zawarta w szkołach, to determinuje możliwości wzrostu wewnętrznego. 9 jest też dobra na wyjazdy i podróże. I o tym mówi karta świata, więc tak naprawdę możecie wyjeżdżać, podróżować i działać. Bardzo też dobrze rycerz monet wnosi takie konstruktywne działania. To nie jest jakiś polot bytowy, finansowy, dobrobytowy, ale jak zasiejesz, tak zbierzesz. Mimo że 9 jest rokiem plonów, tak, ona kończy cykl i go podsumowuje, to coś się kończy, coś zaczyna. I jeżeli zakończysz jedno zadanie, a włożysz energię w drugie, to może być ono szybko realizowane. Co będzie trudniej ogarnąć? Tak na takiej prozie życia bym powiedziała, bo ta głębszy rozwój, głębsza filozofia wygląda bardzo dobrze. Natomiast trudniej będzie uzyskać spokój rodzinny, spokój emocjonalny i spokój finansowy. I to nie oznacza, że to jest zła wróżba. To oznacza, że trzeba będzie włożyć więcej wysiłku właśnie w te 3 życiowe główne aspekty, bo w tej 9 niewiele przyjdzie samo i trzeba będzie nad tematami wyraźnie popracować. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, ja myślę, że kontakty rodzinne, wzmocnienie więzi wyraźnie ulegną poprawie, wzrostowi, umocnieniu, też Twoja pozycja na polu
rodzinnym może być nieco lepsza, szczególnie w momencie, kiedy do tej pory dawałeś się wykorzystywać, to w tym momencie Twoja silna postawa i tworzenie zdrowych granic może przynieść dobre rezultaty. Natomiast właśnie, dziewiątka mieczy, zamartwianie się, martwienie, analiza i filozofia może być tą trudnością rodzinną. Czyli postawę będziesz mieć godną karty cesarza, mocną i silną, natomiast wnętrze zestresowane i lękowe. Te karty też wskazują, że pomimo lęków pewnego rodzaju dobre czyny i dobrą ścieżkę wybierzesz. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, nie rodzinne, tylko właśnie emocjonalne, to można tutaj powiedzieć, że jesteście w dobrym prowadzeniu i przy dobrych współpracach. Dziewiątka daje podsumowania. Relacje, które mają przetrwać, relacje, które mają rozwinąć się, dać jakiś pozytywny aspekt, one, te karty sprzyjają właśnie temu dobremu prowadzeniu, wsparciu i działaniu. Natomiast dla osób samotnych mogą być to jedynie pozytywne przyjaźnie i kontakty międzyludzkie, bo dobre kontakty są widoczne, natomiast nie są widoczne wielkie zakochania i miłości. Nawet coś, co może wydawać się takim rozbłyskiem supernowej, iż to jest właśnie coś dla nas, może się okazać, że z czasem to raczej przemieni się w znajomość niż miłość. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, na pewno takie kontakty międzyludzkie będą dzielić się na życzliwe i wręcz przeciwnie, ale z drugiej strony te wręcz przeciwnie, czyli coś, co stoi na przekór, coś, co jest w przeszkodzie dobremu rozwojowi zawodowemu, jedynki w tym swoim dziewiątym roku osobistym będą potrafiły unormować, będą potrafiły nie tyle przejść do porządku dziennego, co przeskoczyć problem i iść w równowagę. Tutaj też problemy, które mogą się pojawiać, bardzo często będą rozwiązaniem, mimo iż będą trudności z tym, żeby zrozumieć, że pewne straty, czy ludzkie, czy zawodowe, one w przyszłości zaprocentują dla naszego dobra. Jeżeli chodzi o same sytuacje finansowe jako takie, to nie łudźmy się, że będą jakieś nowe finansowe możliwości. To już nawet ta w przeszkodzie czwórka monet pokazuje, że ciężko będzie osiągnąć stabilizację finansową, więc należy rozważać wydatki, nie żyć marzeniami, tylko z kartką, z ołówkiem w ręku. Ta dziewiątka osobista może doprowadzić do dużej samodzielności, jeżeli chodzi o finanse, ale jednocześnie nie daje zwyżki. Ale to też jest jakiegoś rodzaju progres i też to wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy międzyludzkie, w dużej mierze Twoja pozycja, postawa będzie godna cesarzowej. Nie dasz sobie wejść na głowę, rozsądzisz pewne rzeczy, te osoby są do kontaktu, z tymi kontaktu mieć nie będę chciała, dlatego że są, ja to mówię, i flirty, i braki, czyli jednocześnie podzielisz zdroworozsądkowo towarzystwo na te, z którymi nie chcesz współdzielić jakiejś aktywności, z tymi, z którymi ta aktywność będzie współdzielona. Czy jest to trudne? Zawsze tak, bo każesz z czegoś zrezygnować albo nad czymś popracować. Ale jeżeli chodzi o sprawy towarzyskie, też taki zdrowy rozsądek tutaj zakróluje i święty spokój na przyszłość zbuduje. Jeżeli chodzi o wyjazdy, mogą być one krótkie, intensywne, z pomysłu w realizację, w bardzo szybki i pozytywny sposób, ale to tak jak wskazywały karty, wyjazdy jedynkom sprzyjają w rozwoju, w wykroczeniu poza strefę komfortu, we wszelkiego rodzaju możliwościach. No i energetyka, jak to w dziewiątce, zmienna, z dużą ilością dawania z siebie wysiłku na realizację pewnych spraw, a szczególnie na uspokojenie własnych emocji, ale nie szykują się jakieś wielkie ataki czy inne energetyczne zagrożenia, więc ten rok do wykorzystania, energia na przetrwanie,
trudnych aspektów tego 9 roku osobistego. Jeżeli mamy świadomość przebywania w trudnym czasie, nie zwalajmy niepowodzeń na to, że jesteśmy w 9 roku osobistym, tylko właśnie wbrew wszystkiemu miejmy świadomość, że mogą nam się nie powieść jakieś plany, ale wtedy szukamy rozwiązań, dlatego że jesteście prowadzeni najlepszą ścieżką, jaką możecie być prowadzeni, z tym, że nie zawsze ta ścieżka zgadza się z naszymi fizycznymi oczekiwaniami. Więc jeżeli z tych oczekiwań rezygnujemy, bo widzimy, że coś nie wychodzi, idziemy na bezpieczne tory. I tak to właśnie wygląda. Ja życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy horoskop się podoba, tak żebym miała zaznaczoną Waszą obecność. Do zobaczenia. Pa, pa.